Słuchaj, to trzeba zwołać tych członków i plenum, by potem napisać protokół, że sam powołał na członka prezydenta. No tak, no ale na jakim etapie jest, tak? No bo wie pani, no my tutaj pani marszałek ogłosiła przed. Ale to proszę panią, od 40 minut w drodze. Dzień dobry. Nie mamy informacji od pana ministra. Jest powiadomiony, że powinien być teraz nasz punkt, ale odrzucił rozmowę, napisał mi SMS-a, że może w tej chwili rozmawiać. Będę próbować się z nim połączyć. To proszę powiedzieć, że to jest niedopuszczalne zachowanie i będą wyciągnięte konsekwencje wobec takiego zachowania, żeby Izba czekała na pana ministra szanownego, który nawet nie raczy poinformować o tym, dlaczego się spóźni i o której będzie. To jest niedopuszczalne. Pani marszałek, odbiorę telefon i zaraz. Tak, panie ministrze. Panie ministrze, bo teraz powinien być nasz punkt. To jest minister? 14.15, pan pani marszałek chciała pod panem ministra rozmawiać. Przepraszam. Panie ministrze, Małgorzata Gosiewska, to jest niedopuszczalne zachowanie i będą wyciągane konsekwencje wobec pana. Nie, proszę pana, Wysoka Izba czeka, aż łaskawie pan przybędzie, a generalnie odbierze telefon. To jest niedopuszczalne, panie ministrze. A ja też nie ukrywałam, jak oceniam tego typu postępowanie ministra. Przerwa do godziny 15 po 14. Okay, wszystko? Dziękuję pani. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Za niedługo będzie ta grupa od ministra Andruszkiewicza. Czekamy to tylko na proszę. Sygnał od pana ministra, albo sekretariatu. Dobra, marszałek. Dobra. Dziękuję. Dobrze. Ja zabiorę. Tak, ja zabiorę. Pani marszałek, czy to do tej kuchni ogólnej, czy to odstawić do sekretariatu, do pani marszałek? Chyba ogólnej, bo to kakao dobrze. Było robione. No, to chyba raczej. To proszę mnie zostawić. Dobrze. Się. Dzięki. Chociaż 2 lata będziesz w jednym.